shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Siemano, siemano, Kauzy Dika, handlu i tym, czyli życia handlarza samochodami używanymi, Studio Laweta i takie vlogowe wydanie, krótkie vlogowe wydanie odnośnie sprzedaży jednego z samochodów, który właśnie teraz mam na sprzedaż, to nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, samochodu pod tytułem Renault Talia, którego wy tutaj mieliście okazję zobaczyć w jednym z filmików i miał być to taki hit sprzedażowy, miał być to samochód, który sprzeda się bardzo szybko, był na niego klient, ale wiadomo jak to jest z klientami, rozmyślił się. I teraz niestety bujam się z tym samochodem, może nie jest to jakoś strasznie tragicznie czasowo, natomiast strasznie upierdliwie, jeżeli chodzi o telefony, wiadomości, które dostaję, ale o tym, jakie to są telefony, jakie wiadomości, jacy klienci pytają się o ten samochód, o tym za moment. A teraz takie małe, krótkie ogłoszenie parafialne, bo jeżeli ktoś z województwa zachodniopomorskiego chciałby kupić tani samochód w dobrym stanie technicznym i takie pewne auto. I konkretnie chodzi tutaj o Volkswagena Passata B5 kombi w dieslu, no to dysponuję namiarem na taki samochód, tam jest do sprzedania, no to nie jest moje auto, także żeby nie było, że to jest jakaś autopromocja, ale stoi tam samochód, który mam wrażenie, że spełni oczekiwanie kogoś, kto szuka takiego właśnie tańszego samochodu, żeby sobie nim bezpiecznie jeździć, także mam namiar w razie czego. I można się pytać. A teraz lecimy z tematem. No i tak, często jest, że ma być super, ma być fajnie, ma być naprawdę pięknie, idealnie, a później się okazuje, że jest zupełnie odwrotnie. I tak też okazało się, jeżeli chodzi o ten samochód, gdzie z klientem, wiadomo jak to z klientem, ja też nic nie robiłem technicznie przy tym samochodzie i stwierdziłem, że skoro tutaj klient się wysypał, tak to kolokwialnie powiedzmy, no to ja też nie będę nic przy tym samochodzie szczególnie robił, czyli będę realizował mój zamysł sprzedaży bez jakiejś ingerencji w mechanikę tego samochodu, w postaci, tam jest końcówka zawieszenia do wymiany, coś tam stuka, oprócz tego z przodu i hamulec ręczny jest do ogarnięcia i stwierdziłem, że taki był plan. Tak zostawię, wystawię tanio, byleby się po prostu samochodu pozbyć, byleby go sprzedać i tam coś oczywiście na nim zarobić. Dlatego sztywno trzymałem cenę wynoszącą do oddania 2500 zł, wystawiłem go za 2600. Natomiast 2005 rok tego samochodu, 5 drzwi, klimatyzacja i instalacja gazowa skusiły taką specyficzną grupę społeczną, jaką są Uberowcy, do licznych telefonów do mnie, do licznych wiadomości. Ja w pewnym momencie miałem już dość, bo ja tak średnio mówię po ukraińsku. Mi to kompletnie nie przeszkadza, kto miałby przyjechać kupić ten samochód. To jest naprawdę sprawa drugorzędna. Natomiast jeżeli ktoś do mnie dzwoni, no to ja oczekuję, że jakoś spróbuję się komunikować choćby w moim języku, czy coś takiego, a to nie zawsze wychodziło. Plus jeszcze jakaś kwestia tego, że prostą sprawą jest wrzucenie treści ogłoszenia do jakiegoś translatora, do czegoś takiego i wtedy byłaby sprawa jasna, byłoby wiadomo, co tam jest ewentualnie do zrobienia, a nie takie dzwonienie, pytanie, a panie, a co tam do zrobić trzeba, a co tam, a co siam. No i to takie trochę, z jednej strony taka praca i ja jestem przyzwyczajony i dla mnie to jest taki chleb powszedni, natomiast jest taki pewien moment, kiedy gdzieś tam coś się przekręca, jest taka trochę granica i następuje takie zmęczenie materiału, wkurzenie. Także ja tych wiadomości miałem dużo, także dzisiaj dosłownie, jak teraz to nagrywam, no to też było od pana z Egiptu wiadomość, który tak średnio w ogóle po jakiemukolwiek pisał, mi tylko cenę rzucił swoją. No to już sobie tak pomyślałem, chłopie, to żeś chyba z wielbłąda spadł, no bo przegiął pałę i to tak konkretnie. No ale oprócz tego było kilka osób oglądać ten samochód, bo tutaj też jest niezaprzeczalna sprawa, że były oglądać chyba 4 osoby, znaczy 4 takie grupy osób. I o nich zaraz wam powiem, a w międzyczasie jeszcze takie wiadomości, które też mnie trochę rozbroiły, bo ja też napisałem w ogłoszeniu, że jest możliwość dowiezienia tego samochodu, ale po oględzinach, po zapłaceniu, czyli jeżeli ktoś nie miałby powiedzmy transportu drugiego kierowcy, no to ja po zakupie pakuję samochód na lawetę, mogę zawieźć tam za jakąś, nie wiem, jeżeli blisko, no to wiadomo, jakoś tam nieodpłatnie w cenie samochodu, jeżeli gdzieś dalej, no to to jest kwestia do dogadania. Ale to zostało wykorzystane skrzętnie, znaczy nastąpiła próba wykorzystania przez kilka osób, które pisały i składały mi powiedzmy takie propozycje, że dobra, to pan mi go przywiezie. Pan mi go przywiezie, no mówię, dobra, okej, nie ma problemu. Opcja numer jeden, przyjeżdżacie na miejsce, oglądacie samochód, spisujemy dokumenty, pakujemy na lawety, ja go zawożę, obojętnie gdzie tam sobie chcecie. Opcja numer dwa, jeżeli to ma być tak w ciemno, no to musimy się dowiedzieć, gdzie mam go zawieźć przede wszystkim, bo to jest też bardzo istotna sprawa. Zwrot jakichś kosztów za lawetę, za mój czas, plus jeszcze 700 zł zadatku za ten samochód, żebym nie jechał po prostu tak sobie w ciemno i z nim nie wrócił, bo to nie jest tak, że ja go sobie
Gdybym chciał sobie gdzieś nim jeździć, tak objazdowo, to zapakowałbym go na lawetę z kartką, czy też z banerem sprzedam i bym sobie jeździł po okolicznych miejscowościach. Tu bym sobie godzinę postał, tam godzinę postał, może ktoś by kupił, nie? Także nie na tym rzecz polega. A tutaj takie wielkie niezadowolenie osób i jakieś takie niezrozumienie, że no ale no jak to? No przecież no co to za problem przyjechać mi go pokazać? Tam nawet 20 km, tak? Bo ktoś pisał też, że 20 km, że tam mam przyjechać, on go sobie chce obejrzeć. No jest to problem, bo to nie jest TVN Turbo. To jest prawdziwe życie i tutaj niestety się tak nie robi. Ja też, jeżeli chcę cokolwiek kupić, no to jadę właśnie w miejsce, gdzie mogę dokonać tego zakupu, a nie chyba że zamawiam sobie coś przez neta, tak? Nie wiem, z Zalando i mi przywożą, ale to już jest inna specyfika. I tak, jeżeli chodzi o klientów, którzy byli oglądać samochód, no to byli też, mówię, tam dwa razy jacyś uberowcy, których w sumie średnio zrozumiałem, o co im tam chodziło, natomiast odjechali sobie. Było też takie polskie małżeństwo. I tutaj też w sumie nie wiem, o co im nie pasowało. Podejrzewam, że cena, że te 2500 zł, że ja tam za bardzo nie chciałem zejść z ceny, chociaż nic mi nie zaproponowali, tak na dobrą sprawę, bo mówię, no wiedzą Państwo, no moja cena była w ogłoszeniu, no jakąś propozycję Państwo mają, no to możemy oczywiście pomyśleć coś. No ale tutaj drapał się facet po głowie, drapał, później po brodzie się drapał, no i w efekcie powiedział, no dobra, to my się zastanowimy i pojechali. No i nie wiem, czy on się po prostu wstydził jakąś cenę podać, czy nie mieli, no nie, ciężko powiedzieć. Ale była taka sytuacja jeszcze, która, tak, to jest creme de la creme tego wszystkiego, bo wtedy właśnie, kiedy ci Państwo przyjechali, którzy nie chcieli mi podać ceny, no to oni też przyjechali tak naprawdę z partyzanta, bo przyjechali w czwartek, natomiast ja rozmawiałem z tym panem we wtorek. On gdzieś tutaj był z okolic, ja podałem mu mniej więcej przybliżone miejsce, gdzie ja tutaj mieszkam, w sensie nazwy osiedla, bo mam taki zwyczaj, żeby nie podawać adresu właśnie ze względu na takie sytuacje, jakie ten facet mi wykręcił w tym momencie, bo dzwoni sobie w czwartek, że po prostu jest w okolicy. Jaki to jest dokładny adres, bo on chce przyjechać obejrzeć ten samochód. Nie zadzwonił wcześniej, czy ja jestem na miejscu, bo to był już taki późny wieczór. Nie upewnił się, przyjechał po prostu sobie z żoną w ciemno, bo dlaczego nie? Zrobimy sobie wycieczkę, tak? No i może to by nie było jeszcze takie tragiczne, bo byłem akurat na miejscu i no wiadomo, mogłem ich przyjąć, pokazać samochód i tak dalej. Ale ja byłem na godzinę później umówiony z pewnym panem. Ja to mówię, wie pan co, no dobra, ale jestem umówiony z kimś, no i to jest taka strasznie niezręczna i niekomfortowa dla mnie sytuacja, no i teraz jak to rozwiązać, no bo no było to dziwne, natomiast oni się tutaj, jak mówię, nie zdecydowali, także całe szczęście może i dla mnie. I przyjechał sobie ten pan też z takim wschodnim akcentem, tak go nazwijmy, jak się okazało, on już tutaj w Polsce gdzieś na taksówce jeździł, coś tam. Przyjechał Renault Megane z roku chyba 98, samochód też 1.4 benzyna gaz, samochód, który służył mu do pracy, czyli do rozwożenia jakichś posiłków, bo tam jakieś torby termiczne były, coś takiego. I on mówił, że no, on kupił od jakiegoś oczywiście Polaka, od jakiegoś handlarza, który go tam oszukał, bo coś w samochodzie się stało. No ja się pytam, no dobra, ale co się stało w tym aucie? No bo tam mi coś pękło w bloku i teraz gdzieś tam płyn ucieka. No dobra, no zdarza się, nie? I teraz słuchajcie, bo to jest najfajniejsza rzecz. No ja się go pytam, no a ile ty masz ten samochód? 1,5 roku. No stare auto po 1,5 roku i teraz tam się coś stało. I jeszcze żeby było śmiesznie, okazało się, że on kupił to za zabójcze 1200 zł. Czyli eksploatacja tego samochodu, nawet gdyby on wyszedł na zero, gdyby on go nie złomował, bo on też niby coś tam zainwestował, ble, ble, ble. Czyli inwestycja w ten samochód, no to było jakieś 80 zł miesięcznie, zwrot totalny z tego auta, pomijając to, co on tam włożył, jakiś rozrząd wymienił, czy olej, tak jak mówił, a ten samochód cały czas na niego zarabiał, także ja chciałbym naprawdę mieć takie samochody, którym przejeżdżę 1,5 roku, on będzie cały czas na mnie pracował, a ja później wyjdę sobie na zero. No, no chciałbym tak, ale pomijmy, bo to już każdy ma jakby swój tam, wiecie, światopogląd i komuś w portfel się nie zagląda. I ten pan wpadł na taki genialny pomysł, bo samochód też był na blachach NPI, na blachach piskich. Ja też mam znajomych akurat w Piszu, także ja to rozpoznałem jak detektyw. I okazało się, że oni gdzieś tam w okolicach mieszkali, gdzieś pomiędzy Elblągiem a Piszem, gdzieś tam. On mi nawet powiedział nazwę miejscowości, natomiast ja tego po prostu nie zapamiętałem. I teraz tak, ten pan stwierdził, że on tam ma mechanika i mechanik jest po prostu jakimś takim zaufanym człowiekiem, już mu naprawiał też ten samochód, w sensie mu ten rozrząd wymieniał, olej mu wymieniał, czyli jest już sprawdzony. I on sobie wymyślił tak, że on mi ten swój samochód zostawi jako zastaw, tą swoją Megankę, weźmie tą talię, pojedzie nią do tego mechanika jakieś 180 km ode mnie,
następnego dnia oczywiście i pojedzie te 180 km i jeżeli samochód będzie dobry, to on wróci, zapłaci, odbierze ten swój, a jeżeli nie, no to po prostu przyjedzie i go odda. I mało tego, jeszcze rzucił, że ja nie będę żadnymi kosztami narażony, bo on sam go zatankuje za swoje. Łaskawca, nie? No i tłumaczenie teraz, mówię, no wie pan co, no takiej opcji niestety nie ma, bo ja rozumiem, że mogliście z mechanikiem przyjechać. Ten samochód, mam też taką możliwość, w tej chwili garaż jest, warsztat jest wolny, możecie sobie na kanał wjechać, można go od spodu obejrzeć. Dzisiaj już wiadomo, że to jest późna godzina, ale jeżeli ma pan jakiegoś mechanika, takiego zaprzyjaźnionego, znajomego, czy kogoś, kto się zna na tym, no to zabrać po prostu następnego dnia ze sobą. Jak dla mnie to może być nawet 6 rano, czy 21 wieczorem, nie ma najmniejszego problemu. Można sobie skorzystać u nas z tego kanału, można sobie obejrzeć ten samochód od spodu, gdzieś tam go sprawdzić, lub też wybrać sobie tutaj 7 stacji diagnostycznych w pobliżu. Wybrać sobie losowo, która pasuje, czy też jakiegoś mechanika, ale ja nie mogę zrobić czegoś takiego nawet ze względu na takie komisowe ubezpieczenie, które mam, że ja panu dam teraz kluczyki, dobra, jedź sobie, bo ty mi dałeś zastaw swoje Megane i ewentualnie dałeś mi, tak jak on to powiedział, spisać jego dane z paszportu. I gdzie ja będę teraz faceta z Ukrainy szukał po paszporcie, nawet jeżeli on by mi ten samochód zakosił. I co zrobię z Meganką bez kwitów, bez niczego, które mi tutaj zostanie? Notabene ja nawet nie wiem, czy ta Meganka jest legalna, czy ona nie jest legalna, czy mi tutaj zaraz, wiecie, nie wpadnie policja, bo ktoś paliwa na nią nakradł, no nie mam zielonego pojęcia. I teraz takie tłumaczenie, i on tak na mnie patrzał jak na takiego oszusta, wiecie, tak patrzał, sobie pewnie myślał w głowie, on coś mnie chce okantować, bo on mi samochodu nie chce dać na 2 dni, czy tam na półtorej dnia, żebym go sprawdził, tu coś pewnie jest. Ja już to widziałem w oczach po prostu, nie? Coś takiego. No ale generalnie no, przekonywałem go bardziej do tego mojego pomysłu, czyli żeby przyjechał z kimś tutaj na miejsce, zrobił to tak, jak powinno być, czyli tutaj go sobie obejrzał. No, widział, że ja nie odpuszczę, jeżeli chodzi o takie wypożyczenie samochodu, czyli olał ten temat, ale dzwonił, ja co prawda tak średnio rozumiem ukraiński, natomiast dzwonił gdzieś i jak powiedział, bo wziął dowód rejestracyjny, bo dzwonił do jakiegoś ziomka, który miał gdzieś dostęp do czegoś tam, bo on powinien będzie sprawdzał, czy ten samochód jest wypadkowy. Gdzie wcześniej ja mu na przykład pokazywałem szybę, a zresztą o szybie powiemy za chwilę, szyby, że w oryginale są i tego typu rzeczy, no to wiadomo, nie świadczy o tym, że samochód gdzieś tam nie miał jakiejś przygody, jakiejś obcierki, czy jakiejś kolizji. Natomiast no jest to jakby jakiś taki trochę wyznacznik tego wszystkiego. No ale dzwonił gdzieś tam coś tam nawijał. Nie wiem, jaki był finał tego wszystkiego, bo on mi nie przedstawił ani pozytywnej historii, ani negatywnej historii. Może po prostu gdzieś tam się nie dogadali. Ja też nie dopytywałem się, bo to już dla mnie było takie trochę cringe'owe, także ja już to olałem. Ale dowiedziałem się jeszcze, że... Bo on był z partnerką i ta partnerka też skrzętnie oglądała ten samochód. On go również skrzętnie oglądał po kawałku, po centymetrze. I dopatrzyli się 2 małych odprysków na tej notabene oryginalnej szybie z 2005 roku. I tam były odpryski. No i on stwierdził, że tak, ten samochód na pewno, bo to jest do wymiany od razu, bo to jest w polu widzenia, w polu wycieraczek. Mówię, wiesz co, no to można wycieraczki krótsze założyć, już tak w ramach takiego żartu, skoro to jest gdzieś tam u góry. Ja mówię, wiesz, no możesz wyjechać stąd, założyć nawet nową szybę i ci kamień poleci. I to nie jest żadne pęknięcie, to jest po prostu odprysk. I tak naprawdę taki odprysk za kwotę tam, nie wiem, 50 zł można spokojnie naprawić, to jest raz. 2, że można tak spokojnie jeździć. I to nie jest tak, jak ty mi tutaj mówisz, że ty wyjedziesz teraz na drogę, on dostanie drgań i to pęknie. Skoro to jest stary odprysk, gdzieś tam iluś letni powiedzmy, tak strzelam, że stary, no bo nie wyglądało to jakoś świeżo. I nic tam się dalej nie dzieje, a teraz ty to kupisz i mówisz, że bo szyba może ulec uszkodzeniu i szyba może będzie do wymiany. No to równie dobrze może lepiej nie jeździć tym samochodem, bo skrzynia biegów się może rozsypać. No kurczę, wszystko się może stać. No dziwne to było strasznie. Natomiast no ostatecznie on się już nie odezwał, po prostu pojechali sobie, bo ja już robiłem wszystko, żeby bardzo szybko, w miarę kulturalnie zakończyć tą rozmowę. Znaczy wziąłem, wiecie, już zasugerowałem przez zakluczenie samochodu, wcisnąłem na pilocie, żeby się zakluczył, że już kończymy tą rozmowę, bo ja już nie widziałem sensu prowadzenia jej dalej, no bo po prostu nie. Następnego dnia jeszcze, jeżeli chodzi o takie multikulturowe spotkanie, no to byli panowie z Turcji. 2 było, jeden mówił bardzo ładnie po polsku, drugi nie mówił kompletnie, także tak porozumiewaliśmy się przez tego jednego. No i oni byli w porządku, co tu dużo mówić, byli w porządku faceci, natomiast tutaj bariera językowa też trochę nas niestety przegrodziła,
bo samochód, jak mówiłem, jest z instalacją gazową. Instalacja gazowa jest wbita w dowód. Są też dokumenty od niej, jest homologacja z numerem VIN tego auta, oczywiście z poprzednim numerem rejestracyjnym. Są wszystkie dokumenty, jeżeli chodzi o, nawet faktura, jeżeli chodzi o gaz, o to, ile ona kosztowała, kiedy była zakładana, gdzie była zakładana. Jest też homologacja na poszczególne podzespoły, które są w instalacji gazowej. Natomiast jeżeli chodzi o przeglądy, no to wiadomo, wystarczy dokument na butlę, która jest do 2027 roku ważna bodajże. I to, że ten dowód, w tym dowodzie rejestracyjnym jest wbita właśnie instalacja LPG. I to starczy. Natomiast oni dzwonili do jakiegoś swojego też, wiadomo, ichniego ziomka, bo też rozmawiali tam po turecku, do dwóch mechaników i każdy z tych mechaników właśnie tureckich im wmawiał, że jest potrzebna jakaś decyzja. Mówię, słuchaj, decyzja jest potrzebna, bo na podstawie tego, że im tłumaczę, zobacz, tu masz fakturę za gaz, że zakładała firma, która się zna, że to jest dobrze założone, że to nie wybuchnie. No takie, wiecie, takie tłumaczenie, takie obrazkowe trochę. Tutaj masz tak, że jest zawór wstawiony, wtryski takie i takie, że one spełniają jakieś wymogi, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest tak okej. Tu jest od butli. I wtedy to się bierze razem z fakturą, idzie się do urzędu i tam na podstawie tego to jest wbijane do dowodu. No próbowałem to jakoś wytłumaczyć i mało tego, nawet dzwoniłem na pierwszą stację diagnostyczną, wrzuciłem na głośno mówiący, no i dowiedziałem się to samo, o czym właśnie Wam w tej chwili mówię. Natomiast oni już byli tak przestraszeni po prostu tą kwitologią, tym, co ci ludzie przez telefon im tam nagadali, no to zaproponowałem, słuchajcie, zróbcie zdjęcie tego dowodu, w sensie drugiej strony tego rewersu dowodu rejestracyjnego, bo tam w sumie żadnych danych nie ma, nie? Tam macie tylko przegląd i właśnie to, że butla gazowa jest wbita w dowód. Zróbcie też zdjęcie tych dokumentów od gazu, czyli tej homologacji, tego od butli gazowej. Podjedźcie gdzieś sami, spytajcie się tam, gdzie ewentualnie przeglądy robicie w tym swoim samochodzie i tam Wam wszystko powiedzą, wszystko wyjaśnią. Natomiast no, oni też gdzieś tam mieli coś jeszcze gdzieś tam do obejrzenia po drodze, no i podejrzewam, że może jakiś tamten samochód kupili. Nie mam pojęcia, bo już się po prostu też nie odezwali, ale to takie przekazanie tych informacji, no to była chyba taka jedyna słuszna droga, żeby jakoś tą sytuację rozwiązać, żeby coś bardziej wytłumaczyć, czyli to zrobienie tych zdjęć, tego wszystkiego. Także jest naprawdę multikulturowo, jeżeli chodzi o ten samochód i no też Polacy też jak dzwonią, no to jest to samo, bo też tam jest cena 2600, natomiast są jakieś takie dzikie propozycje typu panie, ja mogę dać 1500, a to, że ten samochód, że taki samochód, to tak, tego typu, nawet bez gazu kosztuje około 4000, no to na to już nikt nie patrzy, nie, to już wyrąbane, bo pierwsi klienci tacy, oprócz Uberowców, którzy byli u mnie, i właśnie Polacy, no to jak powiedziałem, że tam jest 600 zł do zainwestowania razem z nowym przeglądem, który trzeba będzie zrobić, bo to tak mniej więcej tyle wyjdzie. Zresztą sam będę to robił teraz prawdopodobnie w tym tygodniu i podniosę cenę i po prostu to powinno rozwiązać gdzieś moje tutaj problemy i to odbieranie tych różnych dziwnych telefonów i wiadomości. No to już widziałem przerażenie w oczach. Przerażenie w oczach, bo jak to może być? Teraz oni kupią samochód za 2500, dołożą 600 zł, to on im wyjdzie 300, no to buf! W ogóle, nie? No, jak można mieć taki samochód i od razu do niego dokładać? I dziwne rzeczy. Naprawdę dziwne, ale takie jest życie handlarskie i trzeba się poniekąd pogodzić z pewnymi rzeczami, że coś takiego będzie. Jakoś to spokojnie przyjąć na klatę, zażywając nerwosol przy okazji, popijając gdzieś tam sobie z jakiejś, wiecie, piersiówki. Tak to bywa, jeżeli chodzi o życie handlarskie. No i tak to bywa, jeżeli chodzi o handlarskiego vloga, bo dawno czegoś takiego nie było, a teraz jest. Także dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Hej!